Raz. Dobry wieczór Państwu. Karotę! Akurat tak się złożyło, że właściciel Miodów Polskich, pan Jarek Kasprzyk, stoi tam z boku, nie chciał wyjść na scenę, ale dzięki niemu ten zespół dzisiaj tutaj wystąpił na scenie. Także proszę o wielkie brawa. Ja tylko chciałem Pani informacji tutaj udzielić, bo pracuję w szkole w Czepicach. Akurat miałem okazję z tym zespołem spotkać się 11 lat temu. Grali u nas w Krzepicach, w auli, na rekolekcjach. I tak utkwiło mi to w głowie. Była taka super kapela, że postanowiłem, że zaprosimy ich tutaj do Gorzowca dzisiaj. I myślę, że zagrali naprawdę super koncert. I spotkamy się z nimi jeszcze tutaj za rok na bluesie, bo naprawdę kapela jest warta tego. A jeszcze taka uwaga, jest tutaj wielu mieszkańców Kłobucka. Wiem, że się teraz narażę niektórym, ale na plakatach, na jakichś tam banerach niektórzy sobie przypisują to, że zorganizowali ten koncert, a ja myślę, że największym organizatorem tutaj jest pan Rysiek Kadra. Myślę, że gdzieś tutaj jest. Zapraszamy go na scenę, bo to jest człowiek, który oddał serce i duszę w organizację kilkunastu lat tego koncertu. A są tutaj osoby w gminie i w Domu Kultury, które podkładają mu nogi i przypisują sobie to, że zorganizowała ten koncert. Myślę, że pan burmistrz powinien się uderzyć w pierś i powiedzieć, że to nie ja zorganizowałem ten koncert, tylko pan Rysiek Kadziak, a burmistrz sobie to przypisuje i pani dyrektor Domu Kultury. A to nie jest taka prawda, bo pan Rysiek Kadziak, panie Ryśku, zapraszamy tutaj na scenę, panie Ryśku. To jest człowiek, który stworzył ten festiwal przez 19 lat, serce duszę oddał. I naprawdę, a te osoby w roli burmistrza i w roli pani dyrektor podkładają mu tutaj haki, ale myślę, że za rok zorganizujemy to bez Domu Kultury, bez burmistrza. Ja się tego nie boję powiedzieć. I zrobimy ten festiwal i będzie jeszcze lepszy niż w tym roku. Brawo dla pana Ryśka. Rychu za